konturowanie, kontrolowany glow, a także make-up, no make-up. Jeśli dorzucimy do tego jeszcze messy bun, a także holograficzne paznokcie, to mamy gotowy look prosto z mody ulicznej. Panie i panowie, czy wiecie, kto odpowiada za tymi trendami? Jeśli nie, to przedstawiamy Wam gwiazdy, które wypromowały najgorętsze trendy tego sezonu. Konturowanie Kim Kardashian swego czasu było jedną z najczęściej wyszukiwanych informacji o celebrytce w sieci. Nieważny był produkt, a technika, jaką malowała się Kim. Odpowiednie zaznaczenie konturu i niemalże wyrysowanie niewidocznych kości policzkowych spowodowało, że niemal co druga fanka makijażu potrafiła zdziałać cuda, nawet z pozornie trudnymi rysami swojej twarzy. Ale ten trend odszedł już w niepamięć, bo teraz zamiast konturu wybieramy róż. Delikatnie podkreślone policzki nadają świeżości i dziewczęcego looku, co wyjątkowo przypadło do gustu najbardziej rozkwytywanej siostrze Kardashian-Jenner. A co jeszcze nada naszej skórze blasku? Połysk na ust. Taki trend wylansowała żona Justina Biebera. Lukrowane usta to kolejny wielki trend kosmetyczny zapoczątkowany przez Hailey Bieber. Na TikToku modelki pojawił się filmik, który pokazuje nam krok po kroku, jak stworzyć połyskujący efekt. Opowiedziała o oczyszczaniu skóry twarzy, serum, olejku, kremie pod oczy, a nawet balsamie do ust, który szczególnie spodoba się fanom mody lat 2000. Świeża, piękna cera jest na czasie niezależnie od pory dnia, tak jak zdrowy blask, który jest już znakiem rozpoznawczym Jennifer Lopez. Jak uzyskać taki efekt na własnej skórze? Odpowiednia baza pod makijaż i kuleczki rozświetlające, a także brązowa paleta cieni. Do tego błyszczyk w odcieniu nut i efekt promiennej cery gwarantowany. Jednak nie zapominajcie o codziennej pielęgnacji, tak jak robi to JLO. A co powiecie na usta w mocnym odcieniu? Od lat z takim lookiem utożsamia się Rihanna. Teraz piosenkarka poszła o krok dalej i postawiła na czerwień niczym ketchup Heinz. Nie bez powodu podaliśmy ten przykład, bo właśnie z tą marką powstały najnowsze błyszczyki Fenty Beauty. Choć ich ilość była niewielka, to pomysł ciekawy. Spójrzcie tylko na ten kolor. Wygląda obłędnie. Jeden z trendów jeszcze przed nadejściem jesieni zaczęła lansować Kendall Jenner. Jej makijażystka na swoim Instagramie pokazała, jak wykonać makijaż o wdzięcznej nazwie Niebieska Walentynka. Co dokładnie się pod tą nazwą kryje? Powieki modelki ozdobione zostały jedynie jednym cieniem w kolorze chłodnego błękitu. Choć z pozoru trend wydaje się zbyt śmiały na co dzień, to naszym zdaniem właśnie za sprawą jego prostoty ma szansę rosnąć do rangi trendu sezonu. Selena Gomez wznosi manikur na zupełnie inny level. Zapomnijcie o czerwonych hybrydach czy żelowych fręczach. Pora powitać złotą jesień w oliwkowych paznokciach. Długoletni manikurzysta Gomez ujawnił na swoim Instagramie, że to właśnie ten odcień będzie królować podczas swetrowej pogody. Idealnie sprawdzi się do klasycznych trenczy czy jasnych swetrów, które kochamy mieć w swoich szafach. Czas na pigułkowy przegląd sieci, a zaczniemy od wyjątkowej inicjatywy jednej z uczestniczek walczącej o tytuł Miss Anglii. Melissa Rauf postanowiła wystąpić w tym konkursie bez makijażu, a czy po jej się powiedzie, sprawdzimy już w październiku podczas wielkiej gali finałowej. A skoro już przy naturalności jesteśmy, pora zobaczyć, jakie zdjęcia wstawiła Jennifer Aniston, ponieważ zaprezentowała nam swoje boskie ciało podczas tegorocznych wakacji. Szkoda, że wyspa była bezludna, chociaż wstawione fotki przez Aniston mówią nam jedno: patrzcie i podziwiajcie. A co słychać u byłych royalsów? Otóż była księżna Sussex ruszyła z własnym podcastem, a jej pierwszą gościnią została jej dobra przyjaciółka, a także tenisistka Serena Williams. Panie rozmawiały o ambicjach współczesnych kobiet. Chyba nie muszę dodawać, że ten podcast stał się liderem na platformie Spotify. Testing 1, 2. Powód do dumy ma też rodzina Jobsów, ponieważ Eve, najmłodsza z córek założyciela Apple, trafiła na okładkę japońskiego Vogue'a. Jednocześnie 24-latka została także twarzą jednej z topowych odzieżowych firm Louis Vuitton. Za to Frizz i Versov, przebywając na wakacjach, dostali nowy lokum. A to dlatego, że management hotelu sąsiadującego zaprosił ich na 5-dniowy pobyt w ich luksusowych warunkach. Koniecznie zobaczcie, czy i wy pozazdrościlibyście takiego wypoczynku. Ale mamy widok.
Zostajemy w malowniczych miejscach, bo zajrzymy do domu państwa Lewandowskich. Anna Lewandowska po sukcesie swojego męża w barwach Barcelony postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała nam jedno z najważniejszych miejsc w swojej 3,5-milionowej willi. To oczywiście kuchnia, której w organizowaniu jej pomogła profesjonalna pomoc. Pani architekt porządku za swoje usługi bierze minimum 1000 zł za godzinę. Ale media nie przestają rozpisywać się o jednym z brytyjskich wokalistów, Edzie Sheeranie, który po 2 dniach koncertowania w Warszawie udał się do jednego z klubów gejowskich. Spotkał tam rzeszę swoich fanów, którzy dumnie publikowali wideo w mediach społecznościowych. Jeden z najbardziej rozchwytywanych gwiazdorów Hollywood, Tom Holland, kasuje swoje media społecznościowe. Powód? Instagram nie działa na niego najlepiej. Dlatego po zaplanowanym urlopie od pracy aktora, a teraz także mediów społecznościowych, Holland powróci jak Feniks z popiołów. Love you all and I'll speak to you soon. Bye. Na szczęście jego dziewczyna Zendaya nie przestaje działać w sieci i miejmy nadzieję, że to właśnie tam będziemy mogli zobaczyć zdjęcia tej dwójki. I to już wszystko w dzisiejszym planetarium. My się z Państwem żegnam i do zobaczenia. Widzimy się w czwartek o godzinie 16:30.